Cześć wszystkim, jestem Kretor i wracamy do Słomiarza. Wracamy do budowania pojaździku nowego, Żuka. Aha, tu jeszcze w sumie jest pełno rzeczy, które trzeba by było może pościągać. Kontenery dwa, wiertło, dwa silniki, czy więcej? Dwa albo trzy silniki atmosferyczne, trochę tych zbiorników wodorowych. Więc może pierwsze to powściągam, dopiero potem trzeba będzie się zająć jakimś budowaniem tego żuczka. Dobra, rzeczy powściągane. W sumie można by było to autko też podpiąć do ładowania. Zaraz się tym machnę, zrobię. Ale tak to trzeba pomyśleć, co z niego pościągać, a co mu zostawić. No bo ile, powiedzmy, zbiorniki wodorowe może dalej mieć zostawione, raczej nie są mi niezbędne. Tak, zestaw przetrwania na pewno potrzebuję mu zdjąć, bo nie mam drugiego. Na pewno wszystkie te cztery kontenery też pójdą. No i baterii pewnie też nie zostawię mu trzech dużych, no bo przesada na takie małe. Tych małych może też. No pytanie, co z tego zrobić, bo w zasadzie nie mam pomysłu, jak zrobię tego większego. Na razie ten jeszcze zostanie tak, jak jest, no bo muszę porozmyślać, co zostawić tam, co nie. No ale tak, jak zrobię tego większego, no to tutaj będzie jedyne, co dobry ten, to jako przyczepka. Więc bądźmy szczerzy, nie jest to jakoś super wygórowana funkcjonalność. Dobra, i teraz tak, jeśli chcemy porobić tutaj te rzeczy, to czy ja chciałem koła przenieść jeszcze, czy je zostawić? Z jednej strony tak wyglądają w miarę chyba spoko. Ale czy nie lepiej dodać jeszcze jedną oś? Czyli żeby było pięcioosiowe. No trochę spory jest, no to może byłoby warto. Czyli te psuje. Dobra, koła zrobione. Wstępnie system transportowy na dole też, do którego będzie podpięty, będą podpięte zbiorniki. Muszę je porozdzielać, poukładać. Jakoś sensownie. Ile ich potrzebuję? 4 na zestaw kół, czyli 20. Całkiem sporaśnie się wydaje. Nie wiem, czy aż tyle rzeczywiście tam ich jest potrzebnych. Więc może dam troszkę mniej na start, a potem najwyżej się dołoży. Łatwiej będzie dołożyć, niż potem się bawić z tym, że jest ich po prostu za dużo. Więc jakieś 4, 8 może na wstęp dam. I zobaczymy. W trakcie, jak już będzie się jeździć trochę, czy będzie potrzeba dołożenia więcej, czy nie. Sobie mogłem całe wsiąść, bo i tak potrzeba 4 tutaj na tym zestawie. Może pójdzie łatwiejko, a może nie. Tak. O, jak się zaczepił. No, zaraz też się przemaluje. W sumie może od razu. Jeszcze nie zdecydowałem, jaki kolor to będzie miało, ale tak myślałem, taki zielonkawo-brązowy. Może nie będzie tragicznie.
No i co, pierwsza czwórka zrobiona. Poszło w sumie, powiedziałbym nawet ekspresowo. Tu będzie można coś podłączyć w razie czego, albo po prostu tu poprowadzić jakieś ozdoby stricte do kół. Się zobaczy i pewnie przykryje od dołu też jakąś blachą czy czymś. No, przejdźmy jeszcze do tych. Dobra, wszystkie 8 już są. Tutaj, kurde, fajnie by było to odczepić i przełożyć, ale... A może w sumie, jakbym tego tutaj wcisnął, nie, może nie tego, tylko zwykły blok. Nawet na wszelki wypadek coś takiego. O, braku blachy, nieważne. I teraz to ciachnął, no i zgita. W sumie, może na razie to zostawię. Nie ma co ryzykować. Dobra, nie ma co teraz kombinować. Trzeba jakoś rozmyśleć górę, jak zmontować. No bo tutaj bym musiał dać... Kurde, szkoda, że tu mały kokpit nie ma wejścia od tyłu. Wtedy zrobimy tu jakiś środek, żeby tu się dało chodzić, a tak to w sumie nie ma to sensu. Przez ten fakt. Znaczy dalej mógłbym, ale no, zobaczymy. Pierwsze przydałyby się transportery porobić na środku. Weźmy troszkę surowców do budowania. I środkowym nurtem może zrobimy u góry, żeby było w ten sposób. No i mniej więcej tak to posłać całe. Oczywiście się musiał obrócić. No, jakbym chciał to przez całe puścić, to by wyszło mi coś takiego. Nie wiem, czy to jest sensowne. Mógłbym dawać na przykład co któryś tylko, a tak to zastępować to kontenerami i potem te kontenery przesuwać. Tylko że właśnie to jest problem z tym przesuwaniem potem niepotrzebnym. No ale weźmy te dwa kontenery, co tutaj się czają i dołóżmy, żeby to zobaczyć pi razy drzwi, jak to wyglądało. Choć myślę, że przodu jakbym nie zawalał i też musiałbym gdzieś dać może bardziej z tyłu. Może chyba, że z przodu. Bo którą część muszę dociążyć kontenerami, a którą część muszę zostawić na platformę do ładowania rzeczy. No i tak myśląc, to chyba wolałbym zostawić z przodu bardziej do dociążenia rzeczy, a z tyłu kontenery, żeby krótszą właśnie tą linię zrobić. Wtedy mogę ją dorabiać na bieżąco, a łącznik zostawić z tyłu, tak jak jest. Chyba tak będzie najkorzystniej. No i z racji tego, że te kontenery będą jeden koło drugiego połączone środkiem, to nie muszą być tymi kratkami do boków, tylko mogą być na górę, dół. Zawsze będzie dało się coś podłączyć, może. Czyli jakbyśmy tu dali te kontenery, ile ich tam mamy? 4. Czyli po 3 na stronę by wstępnie było. Zostałoby jeszcze miejsca na tutaj 2 do tyłu. Ewentualnie z tyłu mógłbym wcisnąć... z jednej strony zestaw przetrwania, a z drugiej zrobić rampę z wejściem. I ewentualnie dać jakieś rzeczy typu żyroskopy. A zostawić to jakby niezapełnione. A tutaj z tyłu wcisnąć łącznik. Teraz tak, tu wstępnie miałbym całą tą przestrzeń, która jest
Kurde, myślę, że będzie wielkości tej ciężaróweczki, czyli dosyć spory upgrade. Całą tą przestrzeń będę miał jako... no... pakiet do transportu większych elementów albo tych mniejszych. Rampę można by było gdzieś zrobić jakąś otwieraną z boku tutaj. Tylko pytanie, czy chowaną pod dołem, czy składaną w górę jakby, nie? Chyba w górę będzie bezpieczniej dla wszystkiego, no bo tak to z dołu może potem się o coś zahaczyć niefortunnie. I mógłby być klops. I teraz mamy dwie baterie. Niestety dwie różne, no ale cóż zrobić? Tu jest jeszcze zwykła tak samo, ale 15 komponentów. Ogniw. Ogniw co prawda mamy. Tu 7, tu 2. Tu też 2. 11, to nawet jakbym chciał, to by nie starczyło, żeby to zreperować, więc... No więc weźmiemy te dwie na razie. Aha, w sumie jakie są na ciężarówce? Zwykła. Zwykła i Warfare. Czyli koniec końców mamy dwie Warfare i trzy zwykłe na tą chwilę. Plus jedna Warfare. Nie, jedna zwykła. Jeszcze nie zdatna do użytku. Czyli tak, tą bym przytwierdził gdzieś tutaj. Drugą dałbym, tak jak w sumie teraz stoi. Nie no, postaw się. O. Drugą wtedy bym umieścił coś takiego. I tu miałbym miejsce na oświetlenie, jakąś antenę. Tutaj żyroskopy mógłbym dać, o, albo na przykład tutaj antenę i obok dwa żyroskopy, albo nawet cztery przyklejone w tą stronę. Bo jako taka w sumie nie potrzebuję połączyć tego w żaden sposób do systemu, bo jedyne po co mógłbym to chcieć, to powodór. A wodoru nie potrzebuję, bo zawsze mogę ewentualnie sobie to podładować. Czym? Podładować zestawem przetrwania. Więc wypnijmy na razie baterię. Zawsze można będzie je przenieść, więc nie jest jakiś duży kłopot, myślę. Zobaczmy, troszkę już tych rzeczy tutaj jest. Warfare baterii na... prawie pełna, spoko. A druga bateria też praktycznie pełna. Ok. Czyli moc byśmy dali w ten sposób. Tą antenę teraz jeszcze zgarnąć. Czy ja mam rzeczy do jej naprawy? To jest w sumie pytanie warte zadania. O, jest. I dwa żyroskopy. Nawet nie wiem, czy żyroskopów nie umieścić pierwszych, przynajmniej. Przynajmniej sobie je tam zaniosę może. Wstępnie może dwa, ale koniec końców docelowo cztery. Chyba, że mam jeszcze jeden. W sensie jeszcze dwa. Czyli jeszcze jeden bym musiał mieć gdzieś leżący, ale zakładam, że nie mam na tę chwilę. Więc będzie trzeba znaleźć. Żeby też tego nie ogołacać do zera. Bo małych baterii nie chcę na tym dużym umieszczać. Myślę, że strata
czasu. O, ładnie weszło. Najbardziej co mnie martwi, to nie pamiętam, czy właśnie warto dawać rzeczy bardziej z przodu, czy bardziej z tyłu, które szybciej zablokują widok z trzeciej osoby. I zakładam, że jakbym tu miał je na tyle, te większe elementy, to one by blokowały. Ale... No, czas pokaże, nie? Dobra, i teraz bym potrzebował te cuda. Tutaj na dół dwa. Miejmy nadzieję, że uda mi się tu wepchnąć te żyroskopy. Dwa umieszczone. Na tych jeszcze dwa dodatkowe trzeba będzie wcisnąć. Więc może od razu ten jeden, jak już jest. Dobra. Dużo łatwiej idzie to przymocowywanie rzeczy niż początkowo myślałem, że będzie. Myślałem, że będę się z tym pieprzył jak cholera. Ale... Można powiedzieć, idzie jak marzenie. W sumie jakbym się uparł, to dałoby się tutaj piętrowo machnąć te kontenerki, bo na końcu dałbym transporterowy nie tak, tylko tak. Na niego drugi w zasadzie tak samo. No i potem dopiero tu z powrotem odwrócić i pociągnąć drugą linię, żeby dało się te duże elementy przesyłać, nie? Więc w razie czego można tak to rozszerzyć. Może nie będzie to takie złe. Ścianki się dorobi, zabuduje troszeczkę, jak na żuka przystało, taki skorupę. może nie będzie źle. Choć w sumie to by było spoko, zrobić właśnie taką skorupę przez górę. Muszę nad tym pomyśleć. Skorupę przez górę, tak żeby tutaj było całe jakby to zadaszone, aż dotąd tutaj się schodziło. I potem tu taka bulwa tylko na tą głowę. I te boki otwierane, klapy takie dupne. No i tylko ten pasek przez środek byłby jakby nietykalny, nie? Tylko z tym byłby się rodził problem właśnie z wiatrakami, z dużymi silnikami, albo jakbym znalazł jakimś cudem duży kontener dużego bloku. Więc to by chyba były takie jedyne bolączki na ten czas. Dobra, co byśmy mogli dalej tutaj zamieścić? Małe baterie, tak jak już mówiłem, nie chcę ich tu wpychać. Blok programowalny na pewno będę musiał pod ten... Pod dźwig. Wypadałoby w końcu użyć tego magicznego skryptu. Trochę kusiłoby walnąć jakieś silniki, może dwa duże na tył, żeby to w razie wypadku pod górkę wjeżdżać. Aha, no i silniki te muszę umieścić, żeby mieć awaryjnie prąd pod ręką, skoro już mam te zbiorniki, nie? Tylko gdzie by je wcisnąć? No bo pewno bym musiał wtedy okablowanie wyciągnąć do góry. Mógłbym je tutaj dać, żeby tu były ze cztery, powiedzmy. Albo dwa. Ciężko powiedzieć. Weźmy jakiś. Ten jest cały, nie? Dobra, tu tego wezmę. Jakbym je dał coś takiego. Jeden to drugi, przed tą baterią trzeci i to czwarty. I to by była dotąd linia tak naprawdę zabudowy. Więc od tego elementu aż do tego elementu, chyba żebym zrobił potem to przedłużenie, no to do tego elementu, to byłaby cała powierzchnia, nawet jakbym dodał ściany, to ale to byłaby cała powierzchnia. Kurde, mógłbym to jeszcze wyciągnąć jeden. Zobaczcie w trakcie. Ale to by była cała powierzchnia, jaką potrzebujemy na transport rzeczy. Tych wszystkich zbiorniczków, wiertełek, silniczków, innych cudów. Silniczki podpięte. Cztery koniec końców. Tutaj jest w sumie miejsce będzie, żeby coś wcisnąć ekstra. Albo jakąś
Kurde, żyroskop w sumie niepotrzebny, no bo to będą cztery. Antena już tam siedzi. Co jeszcze takiego można małego wcisnąć? Zdalne sterowanie w sumie. Jakbyśmy to dali, to można zawsze tam kawałek podjechać, skoro w sumie już jest na tym antena, nie? Do której nie mamy dostępu swoją drogą. Czyli tak, mamy silniki wodorowe, mamy zbiorniki na wodór, mamy baterie, żyroskopy, antenę, koła wszystkie, już wstępnie podłączenie i parę kontenerków. Z tych rzeczy, co mamy, no to można by jeszcze co podpiąć. Blok programowany. Chyba, że rzeczywiście wziąć się za ten zasrany kręcący się, jak się to nazywa? Dźwig. Chyba bym go tu gdzieś wcisnął. Na tył. I ewentualnie stopki gdzieś na tej wysokości dorobił, żeby się zablokować do ziemi, jakbym chciał to wrzucać. Nawet na blok programowany bym to mógł wcisnąć, który mogę robić. Czasowy. Odliczania. Jest. No to spoko. To dwa takie bloki bym mógł wcisnąć. O, może nawet tutaj. Właśnie. Albo gdzieś tu. Jeden pies. I dałoby mi to jeden guziczek, żeby tylko to opuszczać, zamykać. Bo nie. Ja nie wiem. No, dzień chyba wstaje, choć deszczowy. Ale jeszcze wiem, co chciałem zrobić. Co prawda wymaga to ode mnie zaczęcia na nowo autka, ale muszę zrobić jeszcze ten wózek widłowy. Tylko że tak kurde, musiałbym na małych bateriach, a na małych bateriach to nie będzie dosyć korzystne, bo dużo baterii są ciężkie, więc mniejsza szansa, że się przewali po prostu. Więc będę musiał zdobyć jakieś duże baterie, żeby zrobić sobie wózeczek widłowy, jakiś mały, niewielki. Takie pewnie koła 3x3 albo 2x2 chyba były. Dokładnie, 2x2. Ale chyba 3x3 będą lepsze. Tylko żeby tu właśnie coś zrzucać stąd, wózeczkiem do środka. Jeszcze tutaj w sumie muszę jakiś system porobić. Dobrze, może w sumie też warto troszkę ściany podnieść. Dobra, troszkę ściany dorobione, ale w sumie piękny dzień się robi. Troszkę szkoda go marnować i nie jechać nigdzie. Więc trzeba się gdzieś wybrać i może się uda znaleźć tą dużą baterię. Jako, że ostatnio byłem w tamtą stronę, to dzisiaj pojadę w tą. Chyba będzie najlepsze, co mogę zrobić. Bo w sumie tam jeszcze nie byłem na tych terenach, albo tak tylko pobieżnie. Dalej jeszcze nie posprzątałem tego świata z tych wszystkich cudów i śmieci, które już pozwiedzałem, a które się w sumie same nie czyszczą. W sumie to myślałem, że ten mod sam czyści takie niepotrzebne elementy. No ale cóż. Liczyłem, że jak nie będzie właśnie jakiegoś źródła zasilania baterii, wiatraka czy czegokolwiek, to samo się to będzie usuwało. No ale niestety na moje nieszczęście to tak nie działa. Więc prędzej czy później będę musiał się za to wziąć i te wszystkie rzeczy posprzątać. O, 7,5 km najbliższa rzecz. No jak i tak w tamtą stronę jedziemy, to czemu do tego nie zawitać? A tego nie kojarzę. Może coś nowego pojawiło? Jako, że tamte były na biało, a ten jest na czerwono oznaczony. Autobus? Troszkę tak wygląda. Albo ciężarówka. Chyba autobus. Kurde.
Do szkoły można zajechać. Kurde, całkiem spory. Dużo ławeczek, fajny. Trochę poniszczony tutaj. Opa, skoczmy do środka. Ale nie wygląda, jakby w nim było coś ciekawego. Tutaj mamy kontenerek. Parę części. Do tego nie wejdziemy, żeby zobaczyć, ale możemy w sumie przez kontener chyba się dostać, nie? Do panelu. Gdzie one są? To takie coś to bym wziął. Dwa zbiorniki, no ale to tam pół biedy. Silnik caluśki pełny, ale to... No. Tutaj są zguby. Aż trochę kusi cały autobus wziąć, ale na cóż mi cały autobus byłby? Dobra, wezmę na razie te dwa tylko. O, muszę tu dookoła poczyścić. Dobra, nie ma co. Chyba, że jak tego rozwalę, no to dziękuję. To jednak tego naprawimy z powrotem. W razie czego bym go gdzieś chciał wziąć. Albo teraz bym go wziął od razu. A ten autobus rzeczywiście olać. Może to nie będzie takie głupie. A chyba mam wszystkie powyłączane z autoloków. A nie, jednak nie. Dobra, w takim razie chodź. O jak... Nie, chciałem powiedzieć jak ładnie wyszedł, ale... się zblokował jednak. Jedźmy dalej. A te atmosferyczne, fajna sprawa. Do małego drona będą fajne, ale przynajmniej by się... W sumie jakby jeden taki duży, płaski, to by było najlepiej, albo dwa. No ale z tych dwóch małych też pewnie coś się machnie. No, największy problem z tym, że te rzeczy się nie usuwają, że nigdy nie wiadomo, co się mija i co już się minęło, czy warto podjechać. A co jest zupełnie czymś nowym i na pewno warto podjechać. To jest tylko szopa. Zakładam, że w szopie nic nie ma. No ale do końca nie wiem. No, więc albo tu już byłem, albo nigdy nic nie było. Kurde, tak teraz jeżdżąc, trochę boję się mieć te kontenery na tyle, no bo jak dociążę tył, to mnie będzie cały czas podnosić i będę... Jak co? No wiesz, tył będę miał obciążony, dociążony i będzie opadał. Przy zwykłej jeździe właśnie przy takich górkach. Z drugiej strony mieć takie ciężkie, wielkie rzeczy, no to będą mnie dość blokowały widok. Dodatkowo... też z jakimś czasem, jak ich więcej nazbieram, będą ciężkie. No tylko już wtedy powinienem mieć coś w tych kontenerkach. O tak. Zwykły, więc będzie do pary. Dobra, może teraz się to uda tam wepchnąć. Albo się sturla, nie wiadomo. Dobra, mamy to. Jest zaczepione ładnie wszystko. A tu nic więcej nie ma. Dobra, można jechać dalej w takim razie. Gdzie mieliśmy jechać? O co jest pytanie? Gdzieś strony wiatraka mi się kojarzy. WN, WN, W? Między tym a tym?
W sumie ile mamy już teraz dużych atmosferycznych? 4? Jest to możliwe? Jeden co naprawiony jest cały zwykły, tu jest drugi zwykły i mi się zdaje 2 sci-fi. To wydawało 4, a 4 to już dają możliwości zrobienia nawet spoko. Bo nawet spoko latającego. Tylko że mało jest tych małych. Bo są tylko 6. To daje powiedzmy 2 do przodu, 2 do tyłu i po 1 w bok. Więc za dobrze to nie wygląda. 6,5 km w tamtą stronę. Czemu nie? I tak nie mamy tutaj żadnego tropu, a wiatraku tak naprawdę nie chcę się teraz prać. Bo to bym musiał go ściągnąć, przyczepić, przewieźć, wkurwiać się z nim. Potem go przyczepić tam u góry. Co jest ostatnią rzeczą, jaką mi się chce w sumie. Może jak już będę miał zrobionego całego żuka razem z dźwigiem na nim, to wtedy się za to wezmę, no bo wtedy mogę jakoś sensownie podnieść go, żeby tam doczepić. I teraz mi się nie chce. Znowu się bawić z tym, żeby to tam wciągnąć, wrzucić, ustawić. Na pewno nie na ten czas. Nie z tym sprzętem. W sumie jakbym zrobił jakiś wózek wysokiego składu, to musiałbym go dobrze dociążyć. Bo tak planowałem zrobić mały wózek widłowy, coś tego typu, nie? Oczywiście nie byłby to wózek widłowy, tylko bardziej z takimi przystawkami magnetycznymi. Ale zasada działania w zasadzie ta sama. A z wysokiego składu to musiałbym dobrze dół dociążyć. Czyli albo dać mnóstwo baterii, albo jakieś ciężkie bloki. Jakoś mi się nie widzi robić go z dużych bloków, żeby był cięższy. Choć teoretycznie też by się dało. Kurde, zdaje mi się, że znowu jadę w tą samą stronę, gdzie już bywałem. I tutaj jedyne rzeczy, które mi się będą pojawiać, to gdzieś tam na dole. A tam na dół nie mam w planie zjeżdżać. O, nieznany sygnał, ale fajnie. Oho. No i jak już mówiłem, na dole się będą pojawiać. Dobra, podjadę tylko zobaczyć, jak to tam wygląda. Bo bardziej niż to zjeżdżanie, to wkurzałoby mnie wjeżdżanie z powrotem. Szczególnie, że na pewno będę to robił po ciemku. O kurde. A może i dobrze, że wyskoczyłem jednak, bo tamten zjazd był strasznie nierówny. Już jestem ciekaw, jak ten żuk będzie latał, nie? 5 osi. Dużo cięższy też na pewno będzie, bo więcej bloków, więcej wszystkiego. Szczególnie jak się go załaduje sprzętem potem już. To już na pewno będzie cięższy. Więc muszę naprawdę rozważyć te silniki atmosferyczne jako dopalacze z tyłu. No, trzeba go będzie wziąć na przejażdżkę i zobaczyć, jak sobie radzi. I w razie czego potem zdecydować. Zawsze można doczepić małe, a jak będą kijowe, to doczepić duże. Kurde, i tylko szopa. Czy tu będzie karabinek? Nie, ale jest... O! Zestaw przetrwania z jednym elementem. I żyroskop. Obie rzeczy, które w sumie się mocno przydadzą, no bo wtedy będę mógł zostawić na tym zestaw przetrwania, a nowy przymocować na nowym autku. Więc można powiedzieć, znajdźka dobra, przynajmniej na moje aktualne potrzeby. Bo tak, silników na razie nie potrzeba więcej. I pięknie.
siedzi. Silników więcej nie potrzeba, przynajmniej dużych. Z czterema dużymi da się już nie lada rzeczy zrobić, myślę. Na NW, nie? To było... No, może być to. Następnie... Baterie jedyne są potrzebne, żeby zrobić ten wózek widłowy, no bo nad samochodzikiem myślę, że mamy. Z tego jakbym uciął dwie, to tak naprawdę jedną dużą baterię potrzebuję, która ma więcej ogniw. Albo po prostu więcej ogniw, żeby naprawić tą, której 15 aż brakuje. Troszkę szkoda myślę na nią, więc nie wiem, czy jej tak naprawdę nie rozwalę. Z drugiej strony może leżeć, bo nie zawadza. A już będzie taki okres, że będę potrzebował baterię, a będę miał dużo ogniw. No a tak to co? Bazę trzeba ulepszyć, żuka trzeba dokończyć. Może jakiś to właśnie ten dron latający, więc tu by się przydały małe atmosferyczne. Albo te płaskie atmosferyczne. Duży generator tlenu, duży zbiornik na wodór. W sensie duży blok. O! Czerwony samochodzik. Tak to wygląda z tej perspektywy. Co nam przyniesiesz, czerwony samochodziku? Co tam masz na plecach? Kontener? Bardzo proszę. Aha, to są dwa. Ten ma baterię. Taki quad troszkę to wygląda. Fajny. Bardzo fajny. Mam komputerką trochę. Okej. Okej, 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 okej. Ciekawy design. Mogę go podnieść? O! Co mi to da? Że będę mógł dodać tutaj koło. I wtedy może mi się go uda naprawić. Nie mam małych stalowych rurek oczywiście. Ale Jalopi ma tutaj swoje. Nietknięte. Znaczy no. Nietknięte to może mocne naciągnięcie tematu. Jedna rurka ta, stalowych mnóstwo. No ale może mógłbym... nie mogę nawet skręcać. Wejdźmy jeszcze raz. I co jest nie tak? Bateria, brak dostępu. To akurat da się szybko naprawić w miarę. Dobra. To na pewno sobie zostawię. Taki kładzik wydaje się fajną rzeczą. Wow, wow, wow. Ale jest. Śliska sprawa. Czyli jedna mała stalowa rurka i jedna duża stalowa rura. Ale wątpię, że to znajdę stąd. O, małe są. Ale dużych to... O! Trzy ogniwa. Abym to pominął, bo nawet tego kontenera nie widziałem, gdyby nie to, że się rozpieprzył. Czy to Jalopi coś jeszcze ma? Troszkę
Dobra, to nic już nie ma. Tutaj możemy naprawić ten do końca. I czy to będzie teraz lepiej jeździło? A, te tylne są skrętne, nie wiadomo czemu. No i teraz dużo lepiej. Choć trochę za dużo mocy mam wrzucone. Ale jeździ jak marzenie. Spoko. Jakby go teraz przybrać do bazy, nie? Czy ja go mogę całego podnieść? Nie, tylko poprzestawiać, nazwijmy to. Jakbym nim jakoś na górę się dostał, to by było spoko. Ale... Bardzo nie ma jak. No, spróbuję go po prostu podnieść tym. Jakiś się to zrobi tajemniczy myśli sprzęt. Tak, żeby nie do końca, żeby nie haczył. I mamy dodatkowe skarby. Kurde, jakby zrobić potem sobie taką... O, jest mod, który dodaje drogi. Są dosyć drogie, jeśli chodzi o stalowe płytki. Ale dodaje drogi. Tam są jakieś różne zakręty, rampy, czy inne cudawianki. Można by było zrobić taki mały tor wyścigowy. No, dobrze chciałem powiedzieć. Albo przeszkód. Dokłada to może lepiej przeszkód. Też można by się było fajnie pobawić. Choć z drugiej strony taki tor przeszkód to chyba lepiej robić, jak się ma możliwość wydobywania surowców. Czyli zwykły spacing. No bo tutaj, żeby uzbierać... Kurde, nie pamiętam, ile tam kosztował taki segment dróg. 170 sztabek żelaza płytek. To 170 w tym trybie, no to bym musiał albo dużo bawić się w grindowanie zwykłych takich części. Jak na przykład ten ciężaróweczkę czerwoną, co zostawiliśmy, to żeby ją ściąć do zera. Znaczy, raczej to niewiele by dało. Najbardziej opłacalne były budynki. Tu może nie? No tak, to raczej bardziej by się opłacało jednak. Takie rzeczy robić w normalnej grze. W sumie jakby ktoś tam był zainteresowany, chciał obejrzeć jak normalnego spacika gram, a nie złomiarza. No to zawsze można zostawić jakiś komentarz czy coś. Bo przyznam, myślałem nad tym, ale nie chciałem dwóch space'ów naraz robić. Więc albo jak skończę tego, to dopiero do czegoś siądę. Może coś typu Escape Mars. Albo zwykły survival. Chyba, że znajdę coś innego w międzyczasie, co będę chciał grać. Na przykład Factorio. Ha! No, pusto. Ktoś tu już był. Muszę tego kłada dołożyć. Bateryjkę, światła. Żyroskop na pewno się przyda. Jak jeden akurat gdzieś tu mam wzięty. Co prawda chciałem go dać do żuka. Ale żuk jeszcze poczeka. Zanim jeszcze go skończę, to troszkę jeszcze myślę minie. Głównie przez brak części. Choć w sumie, może części bym miał, ale chęci bardziej nie, żeby tak cały czas budować go. Bo tak na dobrą sprawę mógłbym już go dokończyć tak z grubsza, bo przerzuciłbym z tej ciężaróweczki tutaj. Gdzie jest ta rzecz? O, tam. Bo z tej ciężaróweczki przerzuciłbym kontenery. Zestaw przetrwania już mamy nowy, więc nawet w sumie bym nie musiał. I jedną baterię chyba bym stąd też wyciągnął już od razu, żeby tam wrzucić. I w sumie, może rzeczywiście zrobię tak, że te dwie baterie już stąd od razu wyciągnę, jedną wrzucę na... Gdzie to jest? To mignęło mi jakbym już był. Jedną baterię przerzucę na żuka, a z drugiej zrobię wózek widłowy od razu. O, tam jesteś. 2 kilometry w tamtą stronę?
to ja jednak wjadę z powrotem, żeby z wyższej półki to zerknąć. 2 kilometry na tą stronę, to przyznam. No nie no, tam chyba nie pojadę. Bo potem nie wrócę i w dupie to mam. To ja podziękuję. Zbyt niebezpieczne tereny, nie ma co ryzykować póki co jedynym jeżdżącym sprzętem. Drugi pewnie też już jeździ, ale nie przetestowany, więc jako taką można jeszcze uznać, że nie jeździ. O, tu jest dosyć fajny zjazd. Nie wiedziałem o nim. Ła. O, zawieszeniu poszło. No, ale przynajmniej już baza jest. To trzeba kłada zrzucić. A, postawmy w sumie tego. O ile się wykręci z kubańc na tym lodzie. Ale postawmy go zaraz przy żuku. No. Kręć. Porównajmy wielkość. Przód, przodem może tak samo. Coś takiego, nie? No to co? Mamy coś 2,5 raza większego, 3 raza większego można powiedzieć, z czego sama paka będzie jak 2 pełne ciężarówki. Czyli tak jakby ta część, ta paka, to będą 3 tutaj segmenty. Na to się przynajmniej zapowiada wstępnie. A to całe, to będą, to nie wiem, z 3 razy myślę się mieściły, tak około. Może nawet 4. Że tu jedna, to druga, no może nawet 4 rzeczywiście. Czyli trzykrotność miejsca. A gdzie trzykrotność? Patrząc, że tutaj mamy... Patrząc, że tutaj tak naprawdę miejsca mamy te dwa elemenciki takie malutkie i trochę u góry, a tu będziemy mieć całe to, plus ewentualnie tu u góry. I tu będziemy w pizdu więcej miejsca mieli. Jeszcze jak? Super. Dobra, pierwsze... Pozbądźmy się tego. Dobra, zmniejszymy moc na... Powiedzmy 30%. Tarcie może będzie, niech ok. Maksymalna prędkość. Może 101. Dodatkowo te koła, żeby naprawić mu na szybciocha. I jeszcze tutaj jakieś światła by się przydały. No tak. Jeszcze taka istotna rzecz. Żyroskop by się przydał. Na razie to. Z drugiej strony. Skoro da się nim tak wsiadać. Wow. Freestyle. Kurde, może za duży kąt skręcania. Może coś typu 15. Albo po prostu... Jeszcze mniej mocy. No chyba się ślizga po prostu na lodzie strasznie. Up. No, wejdźmy na platformę. Żeby na razie nie zawadzał. Zobaczymy też, czy się przestanie aż tak ślizgać. No, troszkę tak. I pyk, nie ma prądu. Spoko. Gdzieś tutaj powiedzmy, że tego wcisnę. Nie!
Ups. I tyle z atmosferycznego. Kurde, z takiej wysokości się ściulał i spadł. Ri rozwalił. I życie już się nie układa. Kurde, no. Nieszczęście. No cóż. Dobrze, że go nie naprawiałem. Znaczy, może wtedy by przeżył w sumie. Ale... No cóż. Znajdzie się nowy, nie? W końcu. Nie ma co też płakusiać nad jedną częścią. Spoko wygląda ten gładzik. Dlatego sobie właśnie część samochodzików, co mi się spodobają, tak jak ten kład, czy tamten wojskowy, odnowić, zostawić takie jak są. Taką wystawkę z nich zrobić. Też w sumie może będą spoko do takiego jeżdżenia bez celu. Żeby tylko się pojeździć. No i teraz tak. Ciebie mogę wziąć. O, puszczaj. W sumie ciebie też bym mógł wziąć. I pyk, jak powychodziły. Ta bateria stoi... Tak. A, nie ten kolor. I mamy cię? Powiedz, że cię mamy. Mamy cię. A, super. Teraz ciebie muszę mieć tutaj i ty chyba masz z obu stron te świecidełka. Bingo. Grupa została. To się potem pozmienia. Truck na żuk. Truk na żuk. Dziwne, że cały czas jest dwa dni. Mimo, że tutaj te baterie są praktycznie pełne wszystkie. Dobra, ale przód mamy. Tu jeszcze wejdzie jedna bateria czysto teoretycznie na tą. O ile w ogóle. Może tam nic nie będę już wciskał. Teraz ciebie muszę przyczepić i ciebie. Ciebie może pierwsze naprawię, żeby wiedzieć, jak cię poukładać. No, odwrót. Dobra, szybki dostęp od tyłu. Aha, czy ja podłączyłem już te rury od dołu? Chyba nie. A to bym musiał zrobić na wysokości obojętnie jakiej. Okej. Czyli zrobimy to tutaj. Użyjemy tej zabudowanej. Dobra, i teraz tu się ładując powinno mi dać wodoru. Bingo. Kontener. Miejmy nadzieję, że nie będę musiał przestawiać ich wszystkich. Aha, ty jeszcze musisz iść bokiem, tak? Kurde, no chyba będę musiał. Choć najlepiej będzie to. Jeszcze raz
popuścić. Ciebie tam wrzucić, poustawiać. Nie. Kurde. Uspokój się. To mu zadaję na końcu, żeby mieć w razie czego dostęp. Tutaj szybko się podładować i wracać do dzieła. O, to już w sumie mam odczepione, więc też je można od razu zgarnąć. Zastanawiam się, ile kontenerów tak naprawdę potrzebuję. Bo może tak, nawet jakbym znalazł więcej, to nie ma ich co tu umieszczać. Bo potrzeba mi więcej niż 7. Tam jeszcze mam 3. To idealnie tu 3. Czyli będę miał 7. Dobra. To jakoś to już powiedzmy wygląda wstępnie. Wejdźmy w sumie do kokpitu i zobaczmy. Kurwa, na tył to ja nie widzę. Czysto teoretycznie można by go opuścić. Czysto praktycznie. Kłuta jeszcze ustawionych nie mam. Więc może jeszcze nie. Są fajnie ponazywane wszystko, żebym wiedział, które jest które, ale do ustawień to jeszcze jest mimo wszystko kawałek. Weźmy od razu tą drugą baterię. I możemy zacząć robić jakiś tam, powiedzmy, kurwa, może nie. Dobra, wózek widłowy, to dajmy bloki na dół, żeby było podwozie. Myślę, na 4 będzie ok, bo gdzie mam kokpity? Aha, tu ich nie ma. Chłe, chłe. Dałbym coś takiego, że tutaj dam albo ten, albo buggy. Ale do wózka może w sumie buggy by lepiej pasowało z racji tego, że masz od razu osłonkę, rusztowanie. Czy jak to nazwać, nad głową. No, dajmy buggy. Czemu nie? I teraz tak, kokpicik jest. Bateria oczywiście bokiem. Żeby to było szersze, bo szersze to bardziej stabilne, przynajmniej taki jest zamysł. Wygląda dobrze. Aha, nie przemyślałem, że jak to mam tu ustawione, to tutaj będę miał problem dodać koła. Ale to się pomyśli, jak trzeba będzie dodać koła. No, myślę, takie długie może wystarczyłoby. Teraz koła. To są trójki, o, może trójki. Na pewno będę chciał je zrobić węższe. Powiedzmy, jakbym zrobił coś takiego. Tak, tak, kół nie można dać, spoko. Kurde, za duże koła. Myślę, że dwójki lepiej siądą niż trójki. O. Myślę, że dużo lepiej to wygląda. W sumie to będzie taki mały wózeczek, więc jakichś super ciężkich przedmiotów nie będzie w stanie podnieść. Dobra. To się potem zgrupuje. I teraz pytanie, czy zrobić jeszcze jeden do góry i potem jeden w dół?
Czy już stricte coś takiego, żeby dodać przy ssawki? Jeszcze ten tył muszę jakoś dociążyć. Na przykład... Co jest ciężkiego tutaj? No te, ale potrzebuję metalowych siatek, to odpadają z góry od razu. Cylindry raczej mi niepotrzebne, a są tutaj, o, te pancerne drzwi. Taki ładny zderzak tylny z nich się zrobi. A potem coś takiego? Każdy waży 5 razy tyle, co... Co zwykły blok lekkiego pancerza, więc... Znaczy ma 5 razy więcej płytek, więc zakładam, że 5 razy tyle waży. Dobra, teraz jakbym chciał, to bym musiał zrobić jeszcze... No nie no, musiałbym zrobić jeszcze drugie do góry. Jeden w bok, czy tam do przodu, jeden w dół. I dopiero potem łapki. To by chyba było najlepsze, co tutaj mógłbym machnąć, żeby to jakieś, jakiś zasięg przede wszystkim miało. Więc teraz jakbym zrobił tak, że wziąłbym sobie parę rzeczy, żeby się nie wkurwiać. Na razie to wygląda bardzo brzydko. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej funkcjonalne. Dobra, i wstępnie by to wyglądało w ten sposób. Czyli jak będziemy chcieli mocno do góry pocisnąć, potem będziemy chcieli coś ciutkę obniżyć. Aha, ja nie mogę zrobić odwracania. Bo w przypadku... takiej sytuacji, czy mi się to nie wpieprzy w podłogę. Dodatkowo nie mogę zatrzymać w każdym momencie. Więc będę musiał troszkę inaczej porobić. I teraz mogę kulturalnie kontrolować. Stop. Dobra, to jakoś to będzie działało, myślę. Może spróbujmy coś podnieść? Te koła pierwsze trzeba ustawić. Nie ma bata. Teraz tak, ty masz sterowanie, hamulce też możesz mieć. Kąt sterowania 30 stopni. Ty nie masz sterowania i ty nie masz sterowania. Teraz wszystkie koła. Na pewno muszę większe zawieszenie lepsze mieć, bo jak będę podnosił ciężary. 40% dajmy. Moc, nie wiem, 10. I limit prędkości. Dajmy 40. No i teraz to ma jakieś ręce i nogi. Spróbujmy podnieść ten duży silnik wodorowy, może się uda. Na czymś trzeba przetestować, nie? Aha, no i świateł nie ma. Skręć się, no. I mamy go. To teraz tak. Podnosimy górne. Przewieziemy go sobie kulturalnie bardziej gdzieś tutaj. Wow. Kaput. To w takim razie jeszcze trzeba żyroskopy dołożyć, nie ma opcji. Żyroskopy i ciężar do tyłu. Jakby to osiągnąć? No, spróbujmy go... Nie w tą stronę oczywiście. No, jeszcze sterowania nie mam nauczonego, więc... No, bo tak ogólnie to on sam od siebie jedzie, tylko ma problem przy właśnie przy takich ciężkich rzeczach, przy hamowaniu. Że się kołysze. Ale tak to w miarę jakoś to działa, nie? Dobra. Powiedzmy, że na razie to
Musi wystarczyć. W sensie... No teraz. Po prostu dokończę następnym razem resztę. O, tutaj brakuje łączenia. Jakikolwiek. No, resztę potem się porobiło. Jakieś ozdoby, inne malowania, myślę. Tu zadaszenie może też się walnie, choć z drugiej strony właśnie po to dałem ten z bagi, żeby była kratka. No i ten tył jakoś trzeba machnąć, no bo zgaduję, że nie mogę tak tego dać tutaj, bo to są drzwi pancerne. Muszę pomyśleć nad jakimś obciążeniem na tył. Bo jeśli będę miał lepsze obciążenie na tyle, to nie będzie tak się przekipywał do przodu z ciężarem. Tylko wymyśleć co. No to tak jakby pomyśli się następnym razem. Bo będzie najsensowniejsze. Co? To dzięki wszystkim za oglądanie. Troszkę już poulepszane rzeczy. Następnym razem trzeba będzie dokończyć tego, żeby móc go wziąć, no bo ogołociliśmy już troszkę tamtego. Czysto teoretycznie można go jeszcze brać, ale nie ma żadnego miejsca na graty pojedyncze. Więc... No czas pokaże. Zobaczymy, co wyjdzie. I to jeszcze raz dzięki wszystkim za oglądanie. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć. No, jaki maluszek. Kłada pewnie by podniósł bez problemu.